serdecznie. Moi drodzy, już w 94. odcinku z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Misja ostatnie przygotowania. Zanim udamy się do Yennefer, jeszcze pomożemy Ciri załatwić jej sprawy. O to nas prosiła, więc czemu by tego nie zrobić? Jakie pytania. Czekajcie, gdzie ona jest? A tutaj. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Jednej z osób, o których ci mówiłam, chcę się odwdzięczyć. Możemy już iść? Prowadź. Zaczniemy od okrawków. Do kogo idziemy? Zobaczysz. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. To nie w tę stronę. Jego siedziba jest na Wyspie Świątynnej. Też tak myślałam, ale wolałam się upewnić. Według Zoltana po mieście chodzi plotka, że Skurwiela łatwiej teraz spotkać tutaj. Po co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co w nich zobaczę. Okej, zadanie wyrównanie rachunku. To jest chyba zadanie fabularne, zadanie główne, zresztą zaraz sobie to sprawdzę jeszcze. Tak, 28 poziom. Okej, czyli mamy na dzisiejszy odcinek kolejną misję. Nie do końca tego się spodziewałam. Skurwiel Junior nie był pobożnym człowiekiem, ale przyszedł taki moment, gdy modlił się o swoje życie do wszystkich bogów naraz. Bogowie nie lubili Juniora, dlatego wysłuchali jego modlitw. Po latach Skurwiel Junior żałował tylko jednego. Żałował, że w tamtej chwili nie dał się po prostu zabić. W tamtym momencie miał jeszcze dosyć odwagi. Potem już nie. Ja też nie. Ciekawe, co się stało. Zaraz się dowiemy. Kto idzie? Poznajesz mnie? Suko! Ty ma pilna dziwko! Nie ignoruję się. Co żeś mi zrobiła? Na twoim miejscu ważyłbym słowa. Wiedźmin, to wszystko przez ciebie. Zadowolony jesteś, chuju? Nic mi nie zostało, żadnego kurwa ludzkiego szacunku. Au! Ty mała gnido! Typowy lump. Margines społeczeństwa. Kiedy tu szliśmy, nie wiedziałam, co zrobię. Ale nie wykluczałam, że go zabiję. Dalej chcesz to zrobić? Nie, to jest gorsze. Chodźmy stąd. To była najtrudniejsza część. Teraz będzie przyjemniej. Dokąd idziemy? Do Złotego Jesiotra. Pracuje tam pewna dziewczyna, która mi pomogła. Nie, to jeszcze koniec zadania. Prowadź, Ciri. Skurwiel Junior to się naprawdę stoczy na samo dno. Ta dziewczyna, do której idziemy, kto to właściwie jest? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrem. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. On to po tobie. Prowadź Ciri. Musimy odwiedzić kowala, sprzedać całą broń. Da
Daliśmy ci szansę. Trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest, do tego bardzo groźnym. To rzeźnik z Białego Sadu. I co tam zrobił? Drzewa powycinał? Jugen? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj kolegi, dobrze ci radzi. To my przepraszamy. Dobre. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drab mi grozi. Niedoczekanie. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Geralt z Rivii. Ten Geralt? Jaki? Bardzo mi miło. Jest jeszcze jakiś jeden? Słyszałam. Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś się z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiłeś się rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych. Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna. Dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmarz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo? No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Wiedźmy każdemu brawo, mówi... Wiedźminie. Bywaj. Mam temat na kolejną balladę. Ta twoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego jest na Zamurzu? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się Straż Świątyni. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii znasz. Gdzie ona mnie prowadzi? Za murze? Gdzie jest ten twój znajomy? Tam. Waldo! Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała? Witaj, maleńka, co to, przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivii. A, witamy. Wiele o tobie słyszeliśmy. Wzajemnie. Dzięki, że pomogliście Ciri. O, nie mieliśmy wyboru. Takiej dziewczynie nie sposób odmówić. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą, wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Ta. Wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Może moglibyśmy wam jakoś pomóc? Och, nie przejmujcie się nami.
My zawsze sobie radzimy, prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami? Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. Okej, pościgamy się, no cóż. Nie miałem wyboru. Miałem tu stać sam jak kołek. Geralt, wybierz jednego z tych. Idę. Dobra. Jedziemy! Okej, trasa prowadzi tutaj. Kiedyś byłaś szybsza! Daję ci fory! A to raczej chyba wygramy to. My jedziemy na płotce czy na jakimś innym koniu? Na płotce, tak, bo są Yuki. Trofeum. Szybciej! Zostajesz z tyłu! Patrz przed siebie, bo spadniesz! Coś nagle zwolniłeś! Bo chcę mieć równo z tobą! A. Nie damy im formy. Chcę to wygrać. Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego ketweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. No, Jezu. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? Tym, co nas czeka. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Wiecie, co zauważyłem? Że wszystkie nasze kobiety, może nie Ciri, ale Yennefer, Triss, Ciri też, ale wszystkie siedzą założonymi nogę na nogę i ręce mają skrzyżowane. Zauważcie to. Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Czasem chciałabym być taka jak oni. Pijana i rozchichotana. Cóż, masz dziś okazję. Nie o to chodzi. Chciałabym być zwyczajna. Problem w tym, że nie jesteś zwyczajna. Narodziłaś się do wielkich rzeczy. Słyszę to od urodzenia. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój dar i przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Skoro tak mówisz... Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Avalach poprosi cię o przysługę. Być może.
ale nawet jeśli, to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Lepiej powiedz, jak ci poszło z kupcem. Udało ci się załatwić konie? A daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Mogę dla was kupić. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki. Mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szkoda, że cesarz nie ma drugiej córki. Moglibyśmy kupić wszystkie konie w Nowigradzie. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachudrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. A co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Dobra, idźmy. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? Równego. No to w drogę, widzimy się obok stajni. No tego jeszcze nie było, żeby konie kraść w Wiedźminie. Egar, stań na straży. My z Ciri dostaniemy się do środka. Dobra. Zaczekajcie tu. Wejdę tędy i otworzę wam od środka. Tylko nie narób hałasu. Gdzie tu wejście jest? W Wadgem. Moment, moment. Gdzie to wejście do tej stajni? Tutaj, dobra. Zamknięte. Zamknięte. Może jest inna droga. Patrzcie, co nasz wiedźmin ma na twarzy. Wiedźmin się wczuwa w złodzieja. Czekajcie, tędy chyba nie przejdziemy. Trzeba poszukać innego przejścia. Tędy też nie przejdziemy, ale tutaj może górą by przeszedł. Teraz spróbujemy. To jesteś niepodobny do nikogo. A zresztą mamy chyba nawet tutaj podpowiedź w postaci śladów. Ale nie, ślad to nie. Trudno dziś o dobrą straż. Cicho, bo się obudzą. Nie chcę kraść. Wiecie co? Pójdziemy. Tutaj gdzieś schody były właśnie. Ale nie, te schody nie prowadzą tutaj. Może na strych mnie zaprowadzą. Nie. A nie, czekajcie, coś tu jest, moment. Nie, tutaj, nie, jest coś, dobra. Może się uda tędy przejść. Ludzki brzeszczot, ale nie, tu jednak nie ma przejścia. Na strych. Cholerka. Aj, tędy nie przejdziemy. Niedobrze. Szukać innej alternatywy. Czekajcie, bo nam tutaj gra podpowiada, żeby na górę iść. Aha, tu drabina jest jakaś. Że tutaj. Nie, tutaj też nie wspiniemy. Ajajajaja. Może ja niepotrzebnie łażę, bo tutaj jest coś powyżej. Ha! Kurde!
Ale za mnie frajer. Czekajcie, jak tutaj wyjść? Na górę nie wejdziemy. A tu jest przejście. Przepraszam, ja pierdziu. Nie zauważyłem tego. Teraz tego konia trzeba jakoś ukraść. Gin, mutancie! A, okej. Konie się cholera obudziły. Konie rozbrykały. Potrzebuję klucza. Ko. Tu jest klucz. Rajwak. Ale mieliśmy akurat dwa konie, a nie sześć chyba. Ja pierdziele. Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butu! Dzięki, Geralt. To było świetne. Fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaskra. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. Czyżby koniec misji? Chyba tak. Dobra, mamy jeszcze troszkę czasu. 22 minuta. Okej. Okay. Jeszcze trochę czasu. Zobaczmy te zlecenia wiedźmińskie. Pijak z Oxenfurtu. Może to weźmiemy. To wymaga 26 poziomu. Tutaj mamy dwie misje. Wymagają 30 i 35 poziomu. Całkiem nieźle. Kawał drogi przed nami. Dałoby się użyć szybkiej podróży. Granicznik? Zaraz się zatrujesz. Tutaj. Portu w Oxenfurcie się przenosimy. Gdański oficer, a. Ta misja. Przyszedłem porozmawiać o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem coś takiego. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksenfurskich rynsztokach. A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków? Najpierw porozmawiajmy o wysokości nagrody. Jak się spiszesz, nie będziesz narzekał. Redańska armia to nie banda obdartusów, których nie stać na wynajęcie wiedźmina. Badajmy 300, zobaczymy co to powie. No dobrze. Tyle mogę ci zapłacić, z czystym sumieniem. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów. Dowiesz się wszystkiego, co wiem. Są jacyś świadkowie? Ktoś widział te bestie? Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oxenfurcie.
Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Trupy jak trupy. Gdy obejrzę rany, będę wiedział, jaki potwór ich zabił. Zapytaj naszego Konowała, czy ciała są już spalone. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie będzie. Chcę to mieć z głowy. Ja nowe wytyczne. Pogadę ze świadkiem zdarzenia, z medykiem. W Oxenfurcie za dużo tutaj nie byliśmy. Nasza kobieta. O! Może postawisz butelkę ofierze bestii? A opowiesz mi o ataku potwora? Bez kolejnej butelki nie dam rady. Myślę, że powiesz mi wszystko, co chcę. Bez kolejnej butelki. Tak, powiem. Czary mary. Wychodziłam wtedy z karczmy. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. I wtedy coś w zaułku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś, ale to na pewno nie był człowiek. Skąd pewność? Po prostu wiem. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tylko tyle? Niewiele widziałaś. Ty też mi nie wierzysz? Pierdol się. Wiele nam powiedziała. Idziemy wiedzieć zmysł. Trzema funtami stali. Kacioł, to jest? Znoszona bransoleta. Pod pozłotą widać srebro. Za duża na kobiecą rękę. Raczej napastnik ją zgubił. Dobra, teraz coś spotkamy z medykiem. Z zjara nie będziemy szli. Chyba ten fryz, który mamy, jest ok. Medyk. Normalnemu człowiekowi postawiłbym diagnozę anemia, ale ty... Ty jesteś medykiem? Chciałbym obejrzeć ciała ofiar bestii. A tak, jeszcze nie kazałem ich spalić. Zamierzasz przeprowadzić autopsję? A może już ją zrobiłeś? A po co? Żebracy i lumpy. Wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę, jak i na molny. Masz tu klucz do kostnicy. Idź i oglądaj do woli. Ciała są. Był zalany i ktoś ściągnął go po bruku. Ma ślady kłów na szyi. Wampir ssał jego krew. Ugryzienie wampira i mocna woń alkoholu. Jak poprzednio. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to katakan. Wampir lubi krew pijanych. I to jest sposób, żeby go zwabić. Strzyj czerwony z czerwonym, żółty biały z białym. Krew pijanych. Żeby ten wampir do nas przyszedł? Zobaczymy wszystko. Zamykała na to. Bez przesady. Kurwa, że już nie klną w tej grze. Odwycinam wszystkie filmy. Jak tam wejść, jak to już wykany jest? Bez jaj. Zamykane. Czekajmy do godziny 7, może to nie ta stakarczma. Sam nie wiem. Kiedy?
Radę. Ja pierdziu. Jest wejście. Ja pierdziu, ale w topa. Ej pan. Pamiętam cię. Co podać? Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Ale należność muszę przyjąć z góry. Polewaj, kubek ma być cały czas pełny. Sobie to wyobrażam, wiedźmin po pijaku. Kadzę się w kaszu. Pierwsza panna z Wichowaro, zawsze rada iść na siano. Druga panna z Wichowaro, daje sam tylko rano. Katakan nie słyszy. Spróbuję kawałek dalej. Więc nie możemy. Patrz, ma alchemia. No, ciekawa nazwa. Bardzo oryginalna. Rzekłbym. Tak czy inaczej, dobra, lecimy. Panie Wiedźminie Pioku, wstrętny. Gdzie ten? Katakan. Trzecia panna nie ma zasad. Zawsze łasa na kutasa. Degrengolada! Upadek obyczajów! Dobrze już, dobrze, dobrze! Ja pierdolę. Komentarze są mega w tej grze. Często banan jawia się na naszej twarzy. Wracaj skąd przyszedł. Czwarta panna. Czuję twoją grę. Chodź tu, wywłoko. Będę pił twoją krew. Chodź, nie pierdol. Jestem. Tu jestem. Ej. Ejo. Koni? Ledwo go zdążyłem zaatakować. Gdzie jest ten przeklęty katakan? Ja wiem. O, słyszę go. Uciek. Katek uciek. Jest. Kieruje się do chatki nad rzeką. Katakan. Wędka, panie. Potrzebuję klucza znowu. Kurde. Kurą przejść. Paść. O kurde, mi zaskoczył, panie. Trochę by mnie zadźgał. Raka wstrętna. Do kryjówki katakana. To jeszcze chyba nie jest koniec. Zostawił nam klucz. Kryjówka katakana. To czyżby to była ta kry... Aha, bo tak. To jest do tego budynku. Klucz. Wszystko jasne. Chyba wracamy do naszego zleceniodawcy. Zaraz się zatrudnisz. Trzeba filtami stać. Łapie. Się płaci za to srogie kary. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały katakan? Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek.
Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, Wiedźminie. Się cieszę. Piórka wpada na nasze konto. Dobra, jeszcze... O! Dobra, dobrze, jeszcze coś ma dla nas. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? I co? Ponaś, tu mamy jakiś pytajniczek. Lecimy w takim razie. Dobra. Prawie. Proszę. Tak. Nie lubisz srebra, co? Ogniszek w 30 poziomie. Kurde, Bela, dobry jest. Lubisz ognie, co? Bawił. A? Lekko wygięty klucz, niewysłany list. Czona ryba. Skarbiec pewnie. Zadanie wiano. Czono, dobra. Na zadanie na 3 sekundy. Zadanie? Dajcie. Ma zlecenie, nie? Wiano. Poszukiwania. Czy to jest znaleziony list? Dobra, przeszukamy. Przeczytamy, przepraszam bardzo. Piszę ten list w trakcie podróży poślubnej. Trochę inaczej sobie to wyobrażałam. No ale trudno, trzeba się cieszyć tym, co się ma, prawda? Wyślę go, jak tylko dotrę na miejsce. Petureczka. Zdanie zaktualizowane. Zdanie ukończone, pani. Ta skrzynia, którą szukali. My tu jeszcze mamy w pobliżu. Nie w pobliżu. Tutaj mamy kilka rzeczy. Myślę, że sobie tutaj siekniemy. Pytajniczek. Szybka podróż. W topce. Poziomy, raczej będziemy mieli mniejszych problemów. Dobra, powoli docieramy do punktu. Gniazdo do potworów. Okej. Robimy zaraz porządek. To było nie fair, jeszcze nie wyszedłem z wody. A ty mnie już atakujesz? Taka wstrętna. Oni się tu odradzają. Jeździ. Długa. Pokaż, co umie. Gniazdo ułatwione. Zawsze masę ciekawych rzeczy z tych gniazda można dać. Dobra, czy coś w pobliżu jeszcze tu jest? Tutaj mamy kolejny punkt. Badamy jeszcze te dwa punkty, pewnie zobaczymy ten materiał. Jeśli tak nie będzie taki opuszczone miejsce, Driaga. Fosfor. Fosfor potrzebny. Czy ziele? Okej, tylko coś jest. Cały czas się... Aha, to na dole coś jest. Jak się tam dostać? Panie za 100 punktów. A, ktoś się tutaj osiedli. Dobra. Jakaś wioska? A, oczyściliśmy drzewo z tych jaj. Jak? 20 punktów doświadczenia, całkiem sporo. Jak na... Burza, psia krew. Dobra, psia krew, Wiedźminie. Dobra, idzie idzionek. Kolejny punkt. Rama 3 lata, a wygląda niż nie lepszy
RPG, który wyszedł do tej pory. Moi drodzy, udało mi się dowiedzieć, że CD Projekt Red zamierza robić Wiedźmina 4. Prawdopodobnie całkiem oddzielna historia. Ten wątek został zamknięty, więc ja czekam z niecierpliwością. A dlatego taka decyzja, nie inna, że dali masę na reklamę samą markę, prawda? Że nie chcą po prostu tego zatracić, a ta gra po prostu też zarobiła dla firmy kwoty milionowe, czyli mówiąc, no, trzeba iść za ciosem nagrywać czwartą część. Ja tylko liczę, że nie będzie to jakiś biomechaniczny Wiedźmin, a typowy RPG wieku 13, 14, 15, był bardzo fajny. O kurde. Dory się tutaj pojawiły. Zachlastać. Biorę na 16 poziomie. Jest tak. Błudnica na 18, proszę. A musimy użyć chyba Queena. Nie Queena, tylko tego, Irdem. Padła chyba. Nie, nie padła. O kurde, jaka mocna. Bana. Jest. Udało się. Dobra, zbadajmy te punkty tutaj, które są. Taki, weź się do jaskini. Warto się tu rozejrzeć. A, tutaj mamy ten temat. Taka mi nie... Krzywidła. A, ulepszone rękawice wiedźmińskiego cechu grypa. Super. Dwa w jednym. Tu jeszcze coś mamy. Zamknięty list. Nie mam w naszym rysztu. Po co to? Tutaj nie gra. A, tu już jest. Dobra. Skarb. O kurczę, jesteśmy przeciążeni. Nie wierzę w to. Wyrzuć. Ja te rzeczy zbierałem. Dobra, czyli trzeba się te rzeczy podpadawać. Jak pobierze, jeszcze mamy kilka fajnych rzeczy. Mapy, tajniki. Badamy je i będzie wsio w materiale. Mamy jakiś... Targulca. W następnym poziomie. Wiem o młynek. Kurde. Oj. Poszaleć. O, co to jest? Złoty pierścień. Jeszcze przedmiot nie widziałem. A, to tylko do sprzedaży, ale 240 warty. Całkiem sporo. Dobra, i został nam tutaj trzeci punkt. Nie, czekajcie, to już nie jest koniec. Tutaj mamy coś. Stylizowana esencja, fosfor. Dobra. A, znak akcji. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Jeszcze. To bardzo. Okej, moi drodzy, kończymy ten materiał.
Dzięki za wspólne granie, za łapki, za wszystkie suby i komentarze. Trzymajcie się, hej!